Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dziwnym, podkreślam, dziwnym zbiegiem okoliczności. Wczoraj, to jest 11 grudnia 2023 roku, w dniu, kiedy zmieniała się władza, nastąpiło tak zwane nowe otwarcie, kiedy Donald Tusk został mianowany premierem Polski. Tego samego dnia protest w Dorochucku na polsko... Ukraińskim przejściu granicznym został rozwiązany, bo wójt do wydał taki nakaz dziwnym zbiegiem okoliczności. Jest to co najmniej dziwne, jest to też taki symbol, jest to takie symboliczne, bo tego dnia nastąpiło coś i ja się bardzo ale to bardzo obawiam, że to jest taka zapowiedź tego, co nas czeka. Jeśli to jest tylko zbieg okoliczności, no, to jest to tylko zbieg okoliczności, ale jest tego za dużo. Popatrzcie sobie, jak polska policja, aż tak dziwnie powiedzieć polska, bo jak to możliwe, żeby Polacy byli przeganiani przez policję na oczach Ukraińców, i ci Polacy robili wszystko, żeby zachować miejsca pracy, żeby zachować zarobek, żeby po prostu normalnie żyć. To jest przykry obrazek, to jest jeden z najbardziej przykrych obrazków, to jest tak przykre jak wczorajszy obrazek, kiedy było oznajmienie, że mamy teraz nowych zarządców w Polsce. Zobaczcie sobie, jest na Twitterze pan Rafał Mekler, on się tym zajmuje, tymi sprawami tam na granicy, bardzo dużo wie, bardzo dużo widzi i bardzo dużo przekazuje. On opublikował na swoim tym X-ie teraz całym krótkie nagranie jak polscy policjanci traktują Polaków? Jest to niebywałe po prostu. Niebywałe to mało powiedziane. Jak to możliwe? Ktoś by mógł powiedzieć, ale nie. Przecież to niemożliwe, bo polscy policjanci nigdy by czegoś takiego nie zrobili. No niestety zrobili. Ten protest został rozwiązany tylko dlatego, że ktoś. Chyba coś komuś albo dał, albo nastraszył. Moi drodzy, jak podaje Radio Lublin, Dorochuck. Protest formalnie rozwiązany. Wójt Dorochucka rozwiązał protest polskich przewoźników. Jak to fatalnie brzmi. Wójt Dorochucka rozwiązał protest polskich, polskich przewoźników przed przejściem granicznym w Dorochucku. Wójt Wojciech Sawa, a o tym panu to zaraz sobie pogadamy, bo to jest bardzo ciekawa persona. To jest bardzo ciekawy... Obiekt analizy. Zaraz Wam coś ciekawego powiem. Wójt Rochudzka, Wojciech Sawa potwierdził w rozmowie z Radiem Lublinie. Wam zaraz puszczę fragment tej rozmowy, że zrobił to w związku z obawami i prośbami polskich przedsiębiorców, którym protest miał utrudniać życie. Słyszycie? On to zrobił, z tego co on mówi, to dla polskich przedsiębiorców. On go rozwiązał dla polskich przedsiębiorców, bo ten protest im utrudniał życie. Jednak dojazd do przejścia blokuje zepsuta ciężarówka, a pozostałe samochody nie są odprawione. Oj, oj, nieszczęsna ta. Zepsuta ciężarówka, no co, każdemu się przecież może zdarzyć. Posłuchajcie, moi drodzy, fragmentu, który on tam powiedział, w tym radio Lublin. Ja wam przyłączę link do tego źródła i możecie tam sobie poczytać. Mam maila, telefon z różnych firm, które tracą na tym proteście. Duże sumy nie mogą prosperować normalnie. Dostali ode mnie szansę. 40 dni mogli protestować, nikt nie chciał z nimi rozmawiać, nikt nie chciał im pomóc. Nie szukają pomocy gdzie indziej. Myślę, że to jest piąty czy szósty już proces przewoźników na terenie gminy Dorochus. Ten był bardzo długi, dlatego dzisiaj podjąłem decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia. Co za bełkot, aż nie chce się tego słuchać ani czytać. Jak można powiedzieć, że on to zrobił dla polskich przewoźników, bo oni tam do niego wyzwaniali, on już był zmęczony i dla nich to zrobił. I teraz pytanie: co się takiego stało, że Wójt Dorochucka Nagle zmienił decyzję. On to tłumaczy tym, że bardzo dużo telefonów miał od polskich przedsiębiorców, którzy już zaczynali się niecierpliwić, denerwować, przebierać nóżkami. Na moje oko, takie amatorskie, zwykłego tak zwanego pana Kowalskiego, jest to niedorzeczne, bo teraz tak: albo ktoś coś na tego pana znalazł, albo ktoś temu panu groził. Ja wiem, że raz była rozmowa z wójtem, ale to chyba innej gminy, to chyba to drugie przejście graniczne, że tam mu normalnie już grożono, że on się bał. Ten pan nie wygląda na takiego, który by się bał, więc przypuszczam, że może kurczę, wiecie jak to jest. No, tam za naszą wschodnią granicą korupcja, pełną gębą, no to może różnie być. A tutaj już przecież nawet ten ambasador Ukrainy, w Polsce się chwalił, tam jakiś też tam ktoś z Kijowa, już tam wiwatują, że ten strajk został zakończony. Moi drodzy, ale teraz jest Wisienka na torcie. Bardzo ciekawa sprawa, i to też mogłoby, i to też mogłoby dużo powiedzieć, dlaczego Wójt Dorochucka zrobił to, co zrobił. Posłuchajcie sobie, bo ja byłem zaskoczony. Ten artykuł pojawił się na portalu nowytydzień.pl. 9 lutego 2022 roku, no to czyli jeszcze przed tą zawieruchą wschodnią, wójt z łagodnym wyrokiem. Po niecałym roku procesu zapadł prawomocny wyrok w sprawie wypadku, którego sprawcą był wójt gminy Dorochuck Wojciech Sawa. No cóż za kolejny zbieg okoliczności. Okazuje się, że pan wójt to już miał jakiś tam wyrok, ale udało mu się wykaraskać. Wójtowi gminy Dorochuck, Wojciechowi Sawie groziło do trzech lat więzienia za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego 21 czerwca 2020 roku w Chorodyszczu na trasie Chełm-Wodawa. Kierujący służbową Hondą Sawa był wówczas na drodze podporządkowanej. Wyjechał z zamiarem skrętu w lewo, w stronę Włodawy, i zderzył się z jadącym drogą wojewódzką od strony Hełma Mercedesem, którym kierował dwudziestolatek z gminy Sawin. Hondę Wójta wyrzuciło na przeciwległy pas ruchu, a zaraz potem auto uderzyło w z naprzeciwka Subaru w którym kierował 38-letni mieszkaniec Chełma. W karambolu z udziałem trzech osobówek najbardziej ucierpiał kierowca Subaru. Ale do szpitala z niegroźnymi obrażeniami trafił też wójt Dorochucka. I teraz słuchajcie, w marcu ubiegłego roku, czyli 2021, sprawa trafiła na wokantę. A cały rok później, pod koniec stycznia, Sąd Rejonowy w Chełmie postanowił warunkowo umorzyć postępowanie na okres jednego roku tytułem próby. Nałożył też na wójta obowiązek wpłaty 1000 złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjalnej, zwany Funduszem Sprawiedliwości. Wyrok. Jest już prawomocny. Zgodnie z prawem, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego może nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Moi drodzy, no i okazuje się, że Wójt Dorochucka, ten, który ostatnio zrobił taką przykrą rzecz, był na cenzurowanym. No bo wywinął się z, z przestępstwa. No, spowodował wypadek. Jakoś mu się upiekło. Jakoś mu się wtedy upiekło. A teraz nagle rozwiązuje. A czyżby ktoś sobie przypomniał o tym zajściu? A to już się chyba przydawniło, bo my już mamy końcówkę 2023 roku, ale niekoniecznie. A może jest jeszcze coś? A może ktoś, kto go wtedy wyciągnął, teraz mu powiedział, ty słuchaj kolego, kochany, ale jakbyś teraz taką przysługę, my tobie zrobiliśmy przysługę, ty mi teraz zrób taką przysługę. Wiecie, to są tylko moje dywagacje. A tak naprawdę nie wiemy, jak było i tak naprawdę nie jest to takie istotne. Najistotniejszym jest to, że stało się coś bardzo złego, bardzo przykrego, bo w Sejmie zupełnie temat zamilczany. Totalnie. Nikt o tym nie mówi. W dniu. Kiedy oznajmili, że mamy nowy rząd, dzieje się coś takiego. W tym samym dniu, ani nie dzisiaj, ani nie przedwczoraj, tylko dokładnie wczoraj. Taka symbolika na pewno na 100%. A wydaje mi się, że coś większego, że to jest taki przedsmak tego, co nas czeka. Aż strach pomyśleć, czy będziemy mogli normalnie mówić. To nie jest tak, że my żyliśmy w super czasach, żeby nie było, że ja tęsknię. Absolutnie nie. Tylko ja marzę o tym, żeby było lepiej. A nie jest lepiej i wszystko wskazuje na to, że nie będzie lepiej, i to, co się stało, to jest wstyd. To jest po prostu wstyd. Tam teraz ten nowy premier to powinien jechać i wspierać tych protestujących. Przede wszystkim zrobić wszystko, żeby ten protest się zakończył, ale żeby się zakończył pomyślnie dla naszych. Żeby nasi osiągnęli swój cel i żeby po prostu poszli już się wyspać i już poszli sobie odpocząć do domu, spędzić czas ze swoją rodziną i później do pracy. Żeby się zakończył pozytywnie, a nie negatywnie. A to się zakończyło w najgorszy możliwy sposób. Nie wiem, co o tym sądzicie. Napiszcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No, porąbane czasy. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć, pepa.